Hej, siemanko, witajcie w Cywilizacji 6, Jadwiga Andegaweńska, Polska oczywiście, i kolejne ciężkie tury mnie czekają, jak do tej pory najcięższa gra, jaką grałem na Nieśmiertelnym, także tutaj będę musiał walczyć ile sił w głowie i w paluszkach. Fabryka tutaj musi być oczywiście, nie inaczej, te fabryki tutaj trzeba o tym pamiętać, że oddziaływują na siebie, także jak taka fabryka daje plus 3 produkcji, no to jeśli w obrębie 6 pól od niej albo od dzielnicy przemysłowej jest centrum innych miast, to będzie ta fabryka też tym miastom te punkciory dawała. Także no, planowanie i jeszcze raz planowanie to jest w tej grze, w tej części obecne. To mi się podoba zresztą. W zasadzie to jest chyba najfajniejszy element z tych nowych. Właśnie to planowanie, te dzielnice. Ej, tu, kurczę. Mi tu przylazł. I gdzieś tu idzie, i gdzieś tu idzie. Pytanie, gdzie? Ja tutaj w ogóle mam, kurde, obóz barbarzyńców. To niedobrze, to mnie nie cieszy w ogóle, ale no, mam takich sąsiadów, będę musiał z nimi żyć, bo nieprędko chyba ja tutaj będę w stanie jakąkolwiek jednostkę wysłać. No, mam tego robotnika, miałem to osuszać, ale chyba tego robił nie będę. I po prostu wytnę te laski, żeby tę fabrykę tutaj przyspieszyć. Potem będę chciał przecież robić to zagłębie rury, które mi tą produkcję tutaj generalnie by przyspieszyło. Także tak sobie kombinuję. Tutaj będę chciał farmy kiedyś robić, także te lasy i tak były do ścięcia. Aczkolwiek jakiś tartaczek by się przydał, no ale jak nie ma, to nie ma. Tutaj kopalnia się zrobiła, to okej. To okej, jak najbardziej. Dobra, tutaj karczujemy i znowu kopalnia, bo tutaj jest ta dzielnica przemysłowa. Jak tutaj będzie kopalnia, to będą kolejne bonusiki do tej dzielni. Także to wszystko gra i buczy tak jak trzeba. Warszawa, punkt handlowy, okej, dobrze. Podatnik, osoba, dobrze, która dobrze pracuje dla rządu, lecz nie musi zdawać egzaminów. Tutaj w tym momencie niczego zmieniał nie będę. Aczkolwiek to udogodnienie by się przydało, ale ja tam przed chwilą zrobiłem, albo zrobiłem właśnie wino, chciałem powiedzieć, albo zrobię, ale zrobiłem wino, także tutaj przed chwilą było widać, było zapotrzebowanie na udogodnienia, ale już go nie ma, bo właśnie to wino tutaj rozdzieliło tym potrzebującym i teraz wszystko ładnie działa. Także tutaj kosimy. Karczujemy lasek, nie inaczej. 18, zobaczmy. 12, 6 turek. To oczywiście nie mało. No a tutaj tak, no drogi by się przydały. Ale potrzebowałbym też produkcji, jak najwięcej produkcji. Dużo produkcji daje uruk. I nauka i złoto mógłbym wysłać, ale tam już drogę mam tędy, a ja tędy będę chciał iść na uruk. Ale... Hongkong. Uruk się opłaca, to weźmy jeszcze przed wojną. Chyba zdążę. Tutaj generalnie jakby ktoś tak się zastanawiał albo tak sobie myślał, niech on wreszcie zaatakuje, niech tu jakaś wojna będzie. No to ja przypominam, to jest Nieśmiertelny. Tutaj nie ma tak hop-siup, tutaj trzeba wszystko zaplanować, odpowiednio się przygotować. Sun Tzu i jego sztuka wojny się kłania. Podejmujemy bitwę tylko w momencie, kiedy mamy szansę ją wygrać. Nie ma co się tutaj rzucać na przeciwnika, no bo on ma ogromne bonusy, ja natomiast mam pewne kary. No i tutaj nawet zobaczcie, jak ja bym chciał robić jednostki, no to 8 turek, 7 turek. A to tylko jedna. Musiałbym zrobić kilka, żeby oczywiście mi był sens tym atakować. To jedna rzecz. Oni w tym czasie mogliby już tak naukowo odskoczyć, że mieliby te jednostki jeszcze lepsze niż mają. Druga rzecz, że taką armię trzeba utrzymać. Każda nowa jednostka, nie dość, że kosztuje złoto, to jeszcze z czasem, im ona lepsza, kosztuje tego złota coraz więcej. Tutaj trzeba ulepszyć te jednostki. Koszta ogromne. W tym momencie nawet nie mam na jedną. Dlatego też nie ma sensu zbyt wcześno robić dużej ilości jednostek. No bo raz płacimy za nie, dwa, to ulepszenie potem jest strasznie drogie. Lepiej zrobić jakiś budynek, który tutaj już będzie jakieś tam złoto generował, jakąś produkcję, jakąś naukę, jakąś kulturę nawet. W każdym razie dużo rzeczy jest do ogarnięcia i takie
Wypowiedzenie wojny no to nie jest taką sprawą prostą, jak to się może wydawać. Takie łupu cupu, łubu dubu to sobie można robić na tych niższych poziomach trudności. Tutaj trzeba rozważnie, trzeba ostrożnie i trzeba się przygotować. No nie ma lekko, nie ma lekko, a tutaj widzicie zresztą te tereny. Góry, jedno pole przejścia. Góry, jedno pole przejścia. Góra, były dwa pola takie fajne, no to postawił dzielnicę i trzeba będzie też przez nią się przebić, zbić ten pasek, dopiero zaatakować. Jeszcze tak sobie kombinuję, żeby spróbować husarią właśnie oskrzydlić to uruk. Jakimiś dwiema, trzema jednostkami husarii zaatakować z tej strony, tak? Tak właśnie sobie kombinuję. Tutaj karczuję ten lasek, nie inaczej. No nie było tego zbyt dużo, ale okej, ciekawe gdzie on idzie. Nie pasie mi to w ogóle. Aczkolwiek on daleko się oddala od siebie, to tylko chyba sobie problemów narobi, ale niech mu tam będzie 6 turek te mury. To ulepszymy i to ulepszymy i będzie okej. No to wiadomo, się będzie całą grę tak wyświetlać. Jeszcze te udogodnienia, jeszcze te obszary mieszkalne. Ktoś pisał właśnie przy okazji poprzedniego odcinka, że kulturę zaniedbałem. No ale nie ma gdzie, nie ma kiedy. To jest pole, to są tury, to są koszta. Kiedy ja mam to robić, jak ja tutaj jestem plecy, jeśli chodzi o naukę i o produkcję, a ja właśnie na tych dwóch elementach się skupić muszę, jeśli ja w ogóle mam mieć szansę tę grę wygrać. Kultura jest ważna, ale w tym momencie ona jest na dalszym planie. Ewentualnie tylko te pomniki, które są darmowe, robić można. Zresztą widać też w tych rankingach, że nie odbiegam jakoś kulturowo od innych. Ja mam naturę 20 prawie, najlepszy ma... Dobra, ten to wyleciał, 52, ten ma 46, tutaj też 46, jakoś tak sporo, tak mi się wydawało, że będzie mniej tak po zapełnieniu tych kółek, a wcale tak nie jest, no tak, że trzeba to będzie nadrobić, ale tak jak mówię, nie ma kiedy, odkrywamy. O cholera, no i widzicie, i dupa z planu, jak on ciasno te miasto porobił, tyle, że w takim fraktalu, można powiedzieć, w rządku. Jak grałem Grecją, to właśnie też miałem takie państwo wąskie. Aj, dobra, lećmy dalej. Obejrzę to wszystko wokół tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A tutaj... Aj, kradną już. Mnie okradają. Mnie, biednego. Dajka, spokój. Paremka, no i kopalnia, tak jak mówiłem. Także tutaj, kurczę, no powolutku, będę zbierał tego złota. Ustawię się, jeśli chodzi o gospodarkę, czyli przede wszystkim generowanie złota i produkcji, bo tą nauką to zajmuję się cały czas i to dalej będę starał się robić, ale właśnie jak będę miał wystarczająco dużo złota, żeby te wszystkie jednostki ulepszyć i naturę wystarczająco dużo, żeby te jednostki utrzymać, to ja wtedy zacznę robić u siebie w Krakowie dużo jednostek i kilka tur zbuduję armię i zaatakuję. Taki jest plan. A tutaj nawet teraz to widzę, że i flota by się przydała, ale to Gdańsk nie da rady chyba jeszcze. Także miazga i tragedia. Fabryczka raz jeszcze. Tutaj trzeba te fabryki robić oczywiście. Jak one będą na siebie oddziaływały, no to tej produkcji będzie więcej wszędzie i o to właśnie chodzi. Głównie w Krakowie, na tym mi zależy. Aczkolwiek właśnie, zobaczcie, taki Sumer. On właśnie dzięki ziguratom i swoim bonusom wynikającym z poziomu trudności tak odskoczył. No bo te miasta ma słabsze ode mnie. 8 stolica, 9, 10, 8. I tu już takie słabe. No tutaj u mnie Lublin 10, Kraków 12, 9, Warszawa, no Gdańsk tak się trochę wolno rozwija, ale no generalnie powiedzmy, że tutaj porówno mamy, a jednak w rankingach jestem daleko w tyle, 92, 115, no prawie ich miałem, ale znowu odskoczyli, 131, 38 technologii, ja 32, ale technologiami jak widać nie ma takiej tragedii. A dobrze będzie, tak obstawiam.
No i tak, jeszcze dwie akcje mam. Tu jest też robotnik, ale tym nie mam czego karczować tutaj. Tych farm jeszcze robił nie będę. Raczej pójdę tutaj. Ja bym tu chciał raz, dwa, trzy. Albo raz, dwa, trzy. Tak. Tak, 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 tak. A tutaj jeszcze dwie akcje. Na pewno wykarczuję ten las. I tu kopalnię sobie machnę. Jakbym to zagłębie rury robił, to tak będzie ok. Chociaż tutaj faremka by się przydała, tak jak gra podpowiada. Zajrzyjmy, podejrzmy. I tyle. I tyle w tej turze. O czymś to ja jeszcze chciałem mówić. Aha! Pisaliście też właśnie o tych dzielnicach wojskowych. To jest ciekawa sprawa z tymi surowcami właśnie. Mianowicie ja w swoich wcześniejszych grach zwykle miałem takie dwie sztuki saletry, albo miałem taką hatusę, czy jakąkolwiek inną możliwość, by ten surowiec zdobyć i ostatecznie sobie radziłem i mogłem takie bombardy przykładowo robić. Natomiast tutaj jest problem, aczkolwiek właśnie pisaliście, także pozdrawiam wszystkich, Krzyśka przede wszystkim, bo on o tym pisał jako pierwszy, że właśnie mając dzielnicę wojskową w mieście mogę robić takie jednostki jak bombardy, które domyślnie wymagają dwóch sztuk surowca, w tym wypadku saletry. I mając te dzielnie, mogę robić mając właśnie jedną saletrę. No i jak widać, to działa tutaj jak najbardziej. Problem natomiast polega na tym, że to nie jest nigdzie napisane. Ja tego w Cywilopedii nie widziałem i to są takie rzeczy, które no są karygodne, karygodne normalnie. Piątka, czwórka, każda jedna część tak była trochę łatana, szczególnie o, szczególnie piątka, która była pierwszą częścią tłumaczoną na język polski, tam Cenega długi czas właśnie ogarniała to tłumaczenie i tutaj też jeszcze mają roboty, bo chociaż nie wiem, czy w oryginale to jest napisane, czy nie, nie będę może na nich zganiał tylko, ale o tak, chcę zobaczyć. Mamy Rio 13, no i to jest spora stolica, a nie to, nie tamte sumeryjskie. Zobaczmy zresztą Magdeburg 7, bo on mu ubił ten Aquisgrán, a Rzym 11, no to ja się trzymam. Ajko, już wykrzyknik, także za chwilę będzie tutaj poziomali dzwonił i przyjdą, a ja tutaj nie mam jak się bronić, będę strzelał ewentualnie z tego muru, ale potrzebuję tutaj jakiejś jednostki wojskowej, żeby ubić, kurczę. Ale ja tutaj wiecznie będę miał problemy z barwami, bo tutaj jest mgła wojny i oni tutaj będą się rodzić. Ale idźmy na spokojnie po to żelazo. A tu bym odkrywał sobie chętnie te tereny. Ale ja do Rzymu nie wejdę, ale i tak bym może zobaczył, może przejdę. W każdym razie tak, fajnie, że te dzielnice wojskowe tak działają. Ja nie jestem pewien, czy tak było na samym początku, bo Grekami jak grałem, to mam wrażenie, że nie miałem właśnie tych surowców. I tam chyba tak nie było. Bo w kolejnych grach albo miałem własne, albo hatusę miałem dwa razy, czy nawet trzy. I ona ma właśnie taki bonusik. No, nie jestem już teraz pewien, w każdym razie no dobrze, że tak jest, źle, że to nie jest napisane w Cywilopedii. No i teraz tak, no na razie bym tego nie rozdawał, skoro tutaj jestem suzerenem, to zbieram na Zanzibar, bo podoba mi się jego umiejętność, cynamon, goździki i to po 6 warte. Także piękna rzecz, ale te zadania są takie jakie są i one mi tutaj nie pasują, ale kurczę, no trzeba będzie sobie radzić. Trzy turki. Wstrzymam się. Bo to jeszcze jakoś tak dziwnie działa właśnie z przypisywaniem tych punktów produkcji. Wydaje mi się, że to może nawet się marnować, aczkolwiek pewien tego nie jestem, to może przekombinowałem, ale to tak właśnie
dziwnie trochę wygląda. Tutaj farmę chciałem tak, żeby ten Radom się jako tako rozwijał. Weź tutaj. Oki, tu 2-2, może być i tak 17, to mało, to trzeba będzie przyspieszyć. Ale to za chwilę. I widzicie, o tym właśnie mówiłem. Tutaj mamy łąki, czyli on będzie mógł mnie tutaj zaatakować i będą mi palić te pola. Trzeba spierniczać. Trzeba tam jednostkę jakąś wysłać. Ale kiedy, gdzie ją zbudować? Tutaj 18, za chwilę to przyspieszę. Ale ja bym najpierw potrzebował tutaj usunąć te dżungle, bo tutaj będzie kopalnia oczywiście, bo tutaj mamy przemysłową. Także tak kombinuję potem lasek i będzie ok. Idź tutaj. I tutaj znowu jakieś kurcze jeziorka, morza. Ale bunkrowa mapa. Jak nagrywam to to takie mapy mi się trafiają. One mnie chyba lubią. Ojejko, myślałem, że o jednego, ale powinienem sprawdzić najpierw o ile mnie tam wyprzedzili i dopiero. A ten będzie tak kurczy właśnie za każdym razem, jak stracę jakiegoś suzerena, to on będzie się czepiał, jak go będę odzyskiwał. No to jest głupie. A mnie to gardło kurcze, jak słychać, ciągle siada jak chwilę pogadam, ale mam z nim problemy już od dłuższego czasu, kiedyś była przerwa od tej cipki, taka czterodniowa jakoś. To całkiem mi siadło, po prostu mnie bolało gardło. Ja w zimę nie choruję, nie rozkładam się, nie mam jakiejś grypy, nie leżę w łóżku, ale często mi się właśnie zdarza taki stan podchorobowy, jak ja go nazywam, także muszę sobie po prostu odpocząć, uważać, żeby gdzieś tam się nie dorobić całkiem i po prostu jak czuję, że coś mnie bierze, no to tam muszę się raczyć jakimiś medykamentami i mi przychodzi na drugi dzień czy dwa dni później. A takie historie kurczę opowiadam, ja nie wiem po co czasami, ale jak tak sobie gadam, to tak czasem się rozgadam. Tutaj ten uniwerek będzie potrzebny. Człowiek cierpi właśnie tylko dlatego, że na spodziewaliśmy się to, co bogowie stworzyli dla zabawy. To nam niepotrzebne. Ja w tym momencie nie będę jeszcze niczego zmieniał. Nie będę. Tutaj pilnujemy oczywiście tych wielkich ludzi. Inżynier też będzie niedługo i to ja go będę miał. I tutaj mamy Eureki, także mi to pasi. Oj, ponad limit. To do Warszawy chyba się wyślę. Typiora, bo to chyba ja go zgarnę. Ja mam 7, 8... Nie, to już mi nie dogoni mnie. Dobra, chyba że kupi któryś, tak może być. Tak może być, aczkolwiek nie po to przecież tutaj spojrzałem. Chodzi oczywiście o tych. Nobel. Wcześniej był ten Turing. Tak? Nie przekręciłem nazwiska? Chyba nie. Ze współczesności wielkiego człowieka do rekrutacji wszystkich aktualnych i przyszłych wielkich ludzi. No nie powiem, dobre, ale kolejny jest Albert Einstein. Ja to jego właśnie bym chciał, to niewykluczone, że ja nawet pominę, jakbym go trafił. Na tej stronie, którą ja tam właśnie też podawałem ostatnio w komentarzach, tutaj trzeba pamiętać, żeby bić. Podawałem ostatnio w komentarzach, to tam już jeden błąd znalazłem właśnie w tej chronologii tych wielkich ludzi. No i mam nadzieję, że nie ma kolejnego. Mam nadzieję, że nie ma kolejnego, bo ja oczywiście się tym sugeruję i liczę, że kolejny będzie... No właśnie, Albercik. Tutaj usuniemy. No i trzy turki, okej. A tutaj jeszcze podejrzę, o właśnie, piramidy. Piramida, a tutaj mamy nawet Hagię Sofię. No proszę. Jaki pan bogaty. Ale jak ja zbuduję to swoje właśnie tutaj, zagłębie rury, 32 tury. No to będzie okej, będę zadowolony. Oczywiście, no i to pole czeka od początku.
od pierwszej tury w tej grze czeka właśnie na te zagłębie rury. Tutaj kopalnia jest, to idziemy teraz po ten lasek. 30 już kopalnia. Zresztą zobaczmy, ja tutaj się oczywiście tym bawiłem, przestawiam sobie w przerwie takie rzeczy. Ja często też na odcinku czegoś tam nie skojarzę od razu, bo jak tam sobie gadam, nawijam, to mi się nie wszystko od razu właśnie skojarzy, przypomni. Nie mam tej cywilopedii jeszcze w głowie, nawet w Civ 5, jak już tak regularnie nie gram, to ta wiedza mi uleciała. Kiedyś to miałem te wszystkie procenty, bonusiki w głowie, teraz oczywiście nie mam. W każdym razie zmierzam do tego, że ja w tych przerwach sobie wszystko sprawdzam i jak czasem na odcinku czegoś nie powiem, to ja już po odcinku to sprawdzę i wiem. Także o właśnie, o tym mówiłem. Tutaj pomnik można by robić, bo te mury długie, a potrzebuję tej kultury, to jest darmowe, także mi to pasie. Oczywiście emisariusz. Nie. Na razie nie. Zbieramy na Zanzibar, ale to będzie ciężko, kurczę. To będzie ciężko zbierać. Tego trzeba by bić. Ja bym potrzebował może jakąś husarię zrobić i tutaj wysłać właśnie, żeby ubić ten obóz. Ale to tak jak mówię, zrobi się nowy. Bankowo zrobi się nowy. 14. Będę go tak klikał w kolejnej, żeby nie zapomnieć tam ostrzeliwać. No i ostatnią akcją idziemy oczywiście po ten lasek. Nie inaczej. Perły. No dobra. Popijamy wodę, żeby się lepiej gadały. Ja wodą nazywam wodę, nie to, że wodę tutaj walę. Akidoki. No i znowu w kolejnej turze. Idźmy od razu tutaj, ale sypelek taki. Mogłem tak się nie ruszać. Gdzieś tutaj są jeszcze... Nie no, jeszcze jedna cywilizacja powinna być, tak? Mała mapa, to jeszcze jedna, no. To jeszcze jedna. Tutaj, aha, okej. Dziwnie to działa, ten ostrzał. Zwykle tak podwójnie klikam, ale nie wiem, czy to tak ma być, czy nie. Po to budowałem właśnie, żeby sukiennicę zrobić, no i oczywiście kupca, żeby też zrobić. Aczkolwiek pomnik i te mury też by się przydały, bo po murach starożytnych są oczywiście średniowieczne, a ja, tak jak mówiłem, planuję iść w monarchię, a tam monarchia daje właśnie dwa obszary mieszkalne miastom, które te średniowieczne mury mają, także do tego też będę zmierzał, ale tutaj najpierw sukiennice. Gospodarka, bo tutaj jeszcze trzeba się pilnować, aczkolwiek mogę jednostkę już jedną przezbroić. No i tutaj 13, tutaj ona się robi. Ta dzielnia, także patrzymy, czy przejmie się to pole, bo tego chciałbym się pozbyć, nie powiem. 13 raczej nie, 106. O, blisko byłem. No to zobaczymy w kolejnej turze. I tutaj 27. Też jest 106, ale to jest o wiele droższe, także kilka turek raptem będzie. Ojejku, dwie tylko, to niedobrze, to mi się nie podobało. A i tak, w następnej i lećmy dalej. I ciekawe. Myśli, uwaga, patrzymy. Pewnie gra za momencik przeskoczy w kluczowym momencie, nie inaczej. Ale coś tu wzięło. Ale tak, zgarnąłem te owieczki. To jest fajne oczywiście. Już tutaj gra poleciała do tego, bo to jest dobre pole. Ale ona ciągle tu stoi. Tu się nie przebijemy. O właśnie, to też...
To też Krzysiek o tym pisał właśnie. To była cenna informacja, że te forty i te dzielnice przejąć mogą pola, które mieszczą się w obrębie kulturowym naszych granic. I to jest coś, czego właśnie nie wiedziałem, czego nie wyczytałem. Także jak ja bym tutaj zbudował fort albo znowu dzielnicę wojskową, to już bym tego pola najprawdopodobniej nie zgarnął. Ja to oczywiście będę chciał jeszcze sprawdzić przy całej sympatii. Ja nikomu na słowo nie wierzę. Ja tutaj, wiecie, muszę to osobiście zrobić. No i druga rzecz jest taka, że chciałbym to też po prostu pokazać. Także będziemy tutaj próbować, aczkolwiek nie na tych owieczkach, bo mi ich szkoda. Aczkolwiek tutaj raz, dwa, trzy. Tutaj to bym doszedł i tym. No, ale zobaczymy. Tutaj będziemy w ogóle robili te forty. I to trzy, dokładnie trzy. Także będziemy kombinowali, zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie. Koszary to nie, aczkolwiek tu by się przydało, ale warsztat, nie inaczej. Chociaż miałem kupca robić. Ale kupiec tutaj mógłby też być, po tej fabryce. Zrobię kupca i do Krakowa go przeniosę, taki plan. Idźmy tędy. Odkrywajmy dalej te kałamarnice. No, pierwsze dzieła polowe, no to oczywiście jest się z czego cieszyć, a tutaj trzeba zabijać. No i za każdym razem, widzicie, dwa razy klikać muszę. No, nie mogłeś się zabić, typ następnej. No i następna turka. No, przydałaby mi się tutaj jakaś... Jeżeli fakty nie pasują... Jakaś jednostka, dobrze, że nie uciekł, że oni właśnie tak stali. Bo on nie miał jak. No, wyrwał za jeden badania. No i gdzie my to chcieliśmy iść? To omijamy na razie, bo nam niepotrzebne. No i ta góra też nie, aczkolwiek to są fajne rzeczy, tutaj złoto jest. Aczkolwiek ja nie mam zbyt dużo tych miast nadmorskich. No i teraz tak. Artyleria. Wali za 70, ale za 70, a bombarda wali za 55. Myślałem, że 60, ale bombardy można dopalić balonem, który sprawi, że będziemy mieli ten zasięg zwiększony o 1, czyli będziemy mieli taką artylerię C5. To jest oczywiście genialne. To nie działa na tą artylerię. Sprawdzaliśmy to w tej grze Egiptem. To jest dla mnie głupie, ale tak rzeczywiście jest. Może to zmienią. Może już zmienili, także napiszcie, jakby się tak okazało. W każdym razie tak będę kombinował, żeby te balony tutaj machnąć. I tam właśnie tymi bombardami walić na trzy pola. Tylko że pytanie, czy to już to iść? To też jest fajne, ta akademia. Czy to już w to iść? Czy właśnie wieża Eiffla? Czy właśnie w piechotę? To jest, kurczę, jednostka ciężka do zabicia bardzo. A tu mamy jeszcze laboratoria. Jakbym chciał iść tędy, to dwie turki. No i tam dwie turki. Dwie technologie. Trzeba tak zrobić, a dopiero później tu i tu, albo odwrotnie. Ja muszę ich gonić naukowo, zobaczmy. Ciągle 93,5, bo te moje miasta nie rosną. No a ten... Znowu odskoczył. To dupek jeden. Aj, najcięższa gra, jaką gram właśnie na tym poziomie. O, jeszcze jedno miasto ma. No dajcie spokój, co za mosiek. Przydałyby się, ale tutaj mogę tego kupca zrobić w takim układzie, tak. I tak to trzeba zrobić, bo to cztery turki tylko, także dopalimy tę produkcję w Krakowie, żeby szybciej robić. Tutaj jeszcze ten Oxford przecież też będę chciał robić, także będę potrzebował szybko dużo produkcji. I zabijamy kolejnego, jak tak będzie stał i czekał, to mnie to oczywiście pasi. Ale obozu się nie pozbędę. I tym robotnikiem budowniczym też nie wejdę. Ale jego utrzymanie nie kosztuje kasiorę, nie kosztuje złoto, także luzik. O,
Rywań. Rangera nie będę robił na pewno. O, wojnę. Trajanowi, a tutaj pokaż się. Naprawdę to. Trajan wypowiedział wojnę Gilgameszowi. Patrzcie, bym przegapił. Dobrze, obserwujemy, co oni tutaj porobią. Niech się tłuką po pyskach i to często, gęsto. Tutaj ten ranger. Będziemy to obserwować. Czyli 324 siła militarna, 526. Na pewno nie chcę, żeby Rzym zajął Uruk. Natomiast takie szurupak albo bat Tibire mógłby. Nie miałbym nic przeciwko. Bo tutaj jakby przejął, to by albo taki Lagasz. Ja potrzebuję Uruk. To mnie interesuje. Jakieś jedno miasto chciałbym, żeby Gilgamesz stracił, ale równie dobrze może być tak, że jednostkę, że miasto straci Rzym, na przykład tą Ravennę. Może być i tak, ale to już okaże się w kolejnych turach. Ja tymczasem wam za ten odcinek dziękuję. Do następnego. Pozdrawiam. Na razie.